Czy wiesz, że morwa biała sprzyja zachowaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi? Znam wiele osób, które muszą walczyć z zamiłowaniem do słodkości. To właśnie dla nich jest herbaja morwa biała. Prawidłowy metabolizm cukrów. Morwa biała korzystnie wpływa na produkcję insuliny, dzięki czemu wspiera prawidłowy metabolizm glukozy w organizmie. Bardzo zależy mi na utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Właśnie w takim celu stworzona jest herbaja morwa biała, by wspomagać metabolizm węglowodanów. Co jest w tych kapsułkach? Sproszkowana roślina? Nie. Sproszkowane substancje roślinne utrudniają wchłanianie przez organizm składników aktywnych zawartych w tkankach i sokach komórkowych roślin. Układ trawienny człowieka nie jest przystosowany do trawienia i ścian komórkowych. Herbaja zawiera ekstrakty, które są lepsze niż sproszkowane rośliny. Pozyskiwane są z całych roślin lub ich części. Z tego co wiem, tutaj ekstrakty pochodzą z samych liści, prawda? Przyzwyczailiśmy się do tego, że morwa ma bardzo smaczne owoce, z których możemy robić konfitury albo dżemy. Mniej osób wie, a szkoda, że w morwie bardzo cenne są również liście. Czy zna Pani jeszcze jakieś sekrety tego produktu? Liście morwy zbieramy w okresie jesiennym po zaowocowaniu rośliny i ręcznie. Dzięki temu otrzymujemy ekstrakt, który jest bogaty w najcenniejsze związki. Dziękuję Pani. Polecę ten suplement diety mojemu przyjacielowi. Nie wiedział o nim, tylko on ostatnio zaczął ograniczać gluten. Czy może przyjmować ten suplement? Bez obawy, ten suplement jest przebadany, nie zawiera ani laktozy, ani glutenu. To świetnie. Ostatnio spotkałam wiele produktów roślinnych, które zawierają i gluten, i laktozę. Ale teraz już wiem, który suplement diety wybrać. Suplement diety Herbaja. Jakość czystej natury.